To śmiechowe. Trzecia część streszczenia pana Tadeusza. Dzisiaj, teraz, przed nami. Trochę długie to wasze streszczenie, mógłby powiedzieć ktoś nieobyty. Ten. Nie no, ale chodzi o to, żeby coś w głowie po tym streszczeniu zostało, żeby potem uśmiechnąć się do siebie, jak pytania z pana Tadeusza będą na egzaminie. Tak, tak, tak. To my właśnie. Subskrybujcie kanał, pacnijcie nas po dzwonku, kciuk w górę i jedziemy. A na koniec maturalny tip dla potrzebujących. To na koniec. Na bo teraz. Księga siódma. Rada. Poprzednio skończyliśmy na tym, jak to Protazy pognał na zamek, a tam kurde pusto. Co dziwi, bo wieczór wcześniej była tam tęga Wiksa. Dokładnie. No. I chodzi tam Protazy po tym zamku i widzi, że się towarzycho na coś ewidentnie szykowało. Wzięli broń palną, wzięli broń białą i poszli. No to mówiliśmy, że wszyscy uzbrojeni pojechali do Dobrzyna radzić, czy chwycić za broń. Tak. Potem był i za jaką? Potem był dosyć długi opis samego Dobrzyna, szlachty dobrzyńskiej i tak dalej. Co to, jak jeszcze Jan Sobieski wiódł chłopa pod Wiedeń, to z samego Dobrzynia poszło 600 chłopa. O. A i że szlachcianki dobrzyńskie są podobno bardzo cacane. Różnie się o tym Mickiewiczu mówiło, ale on miał oko do dziewczyn. Miał. No. Opisuje też dobrzyńskich, że oni siedzą na Litwie od 400 lat, czyli sporo, ale wciąż zachowali obyczaje z Mazur, skąd przybyli. I każdy w tym Dobrzyniu ma na imię albo Bartek, albo Maciek. Dziewczyny też? Te tacane? Czyli jak rzucisz na rynku Maciek, to się połowa chłopów ogląda, tak? I ze dwie kobity. Tak. Czekaj, bo kobity są albo Kachna, albo Maryna. Aha. Ale za to mieli przydomki. Aha. Głową dobrzyńskich był, nie zgadniecie, Maciek, ale zwany Kurkiem. Albo zwany Maćkiem nad Maćkami. Skromność skarb dziewczęcia. Ale Maciek nie wysilił się gościu, nie? Bo jakby sobie Maciek wziął przydomek, nie wiem, Bartek. No, to tak. Wtedy miałby kochone. Maciek za tak, Bartek, nie? A tak Maciek nad Maćkami. Będzie, bo ten Maciek Bartek, teoretyczny Bartek jest bardzo ważny, bo on miał w ogóle, tu następuje jego opis u Mickiewicza, jeszcze jako konfederat barski bił Moskala i w ogóle miał uczulenie na ruskich. Mhm. Na sam ich widok się pienił. Mhm. A podobno za młodu był taki, to ja myślę, że ultrasi niejednej drużyny. W kraju chcieliby mieć takiego wirażka u siebie wśród kiboli. To taki no dobra, był ten dobra. Maciek. Dziadek jest super, no. Ale może pchnijmy akcję. Tak, bo z nami się ludzie do egzaminów przygotowują, nie mają czasu na bzdury tam. Maciek sobie chodzi tam po obejściu podwórza i sobie podśpiewuje, kiedy ranne wstają zorze, prawda? Aha. A tu mu na chatę wbijają delegaci. Aha. Całą izbę mu tam szlachtę nalazło, wypełniają, stoją w oknach nawet i radzą, czy robić powstanie, czy nie. Czekaj, to powstanie chcą robić, czy najechać na sędziego? Jak to? Czy wszyscy są pijani i ogarniają jedynie, że będzie jakaś fajna ruchawka i coś by tutaj poświrować? Generalnie poszła tam plotka po Litwie, że Francuzi będą bić Moskala. Aha. I chłopy chcą robić powstanie. Póki co, prawda? Póki co. Ale niejaki, nie zgadniecie, dobrzyński Bartek. Zwany Prusakiem, mówi, panowie, spokojnie, poczekajmy, na razie jeszcze może bez ruchawki. A Maciek Dobrzyński mówi co? A Maciek Dobrzyński, ale zwany Kropidełkiem, taki miał taką ksywę, mówi, chrzanić to... Lubiał się napić. Kropidełko mówi, chrzanić to na nich. Z kolei Bartek, ale zwany Brzytewka, mówi też, że na nich, że ruszamy. Już wiem, kto inspirował Wołomin do ksywek. Ale nie, bo zdrowa dyskusja polega właśnie na wymianie zdań i próbie pogodzenia stanowisk. Tak, tylko, że tu się zaczęli kłócić. Aha. Jedni dobrzyńscy wołają bić, a drudzy dobrzyńscy wołają czekać. A trzeci pić. Nie, to trochę ciężko o pogodzenie stanowisk. To nie są amory, gdzie najpierw, nie wiem, dziewczyna jest w koszulce, a potem chce, by pan ją zdjął. Nie? To nie, dokładnie. To nie jest ta sytuacja. Ładnie ująłeś istotę rzeczy. I Maćko nad Maćkami, tenże, zwany też za bokiem, bo jak była mowa o ruskich, to mu ręka szła do szabli, tam przy boku zaraz macał szukając. Za bok łapał, tak? Za bok, tak. Mówi, a gdzie ci Francuzi? Tak pyta przytomnie. Skąd o nich wiadomo? Ilu ich? Przytomnie pyta. Przytomnie. Roztropnie. Polska potrzebuje ludzi stawiających przytomne pytania. Ale reszta tymczasem zaczęła chyba pić. No. Tak podejrzewam, bo zwolenników ruchawki było coraz więcej z minuty na minutę. A to na pewno zaczęli pić. Na pewno. Przecież siódma księga pana Tadeusza nie może być gorsza od poprzednich. Tak. W każdej piją. W każdej. I tutaj, tu w którymś momencie wstaje niejaki pan komisarz Sklecka, pan Puchman. Aha. I a propos wybuchu powstania, prawda, zadaje, wydaje mi się, najistotniejsze pytanie. Po chuj. Ale Micek Adamkiewicz tak napisał? Nie. Aha. Nie, ale nie. Dołożyłeś od siebie, tak? Bo to jest istotne pytanie, chciałem podkreślić jego wagę, prawda? Pytanie, pyta przytomnie o cel powstania. I tu wpada Gerwazy. I Gerwazy ma
pomysł na pogodzenie stanowisk, na zbliżenie sobie tych dwóch przeciwstawnych partii. Mówi tak, powstania nie róbmy, ale napadnijmy na Soplicowo. Kto to wymyśliło? Poniekąd, nie? W sensie tak nagadał, tak nakręcił, że na to właśnie wyszło. Gedwazy to jest ten, co nakręcał stare zegary i rzucał piszczałkami? To jest właśnie ten Gedwazy. W każdej książce musi być jakaś zaraza, nie? Ale tak. Kompromis wynalazł. No. Ale się też okazało... Bić czy nie bić Moskala? Nie wiadomo. Może ale na wszelki wypadek bijmy swoich. To nie zabijemy Kowala, bo mamy jednego, zabijmy Szewca, bo Szewców mamy dwóch. Nie. Okazało się też, że u Maćka był Jankiel. Aha. Jankiel mówi, ej chłopaki, panowie, uwaga, bo mogą stać Moskale w Soplicowie. Na co Szlachta mówi, co? Że to nawet fajnie. Ale nieźle musieli łatać tam już. No. Ja myślę, że to jest kole południe, że są zrobieni. Z kolei Maciek, ten Zabok, mówi, że głupiście zaślepieni i wygonił ich z domu. Aha. I oni wychodzą, ale akurat do Dobrzyna zajeżdża hrabia. Aha. Następuje, nie zgadniecie, pijatyka. A czemu mnie to nie dziwi? A ktoś liczył, która to już jest impreza w tej książce? Przypomnę, siódma księga, a nie czekaj, wiem, które ale picie. Minimum po jednej plus chyba 3 ekstra, to już jest dziesiąta. Dziesiąte picie, dobra. Dziesiąta pijatyka. I tutaj piją, wylicza Mickiewicz, nie ja, wódkę, piwo i miód, po czym dodaje troistą tęczą. Co troistą tęczą? Co oni tęczą? Jęczą tak, chyba. Tak pisze pan Adam, że trunki te trzy grają troistą tęczą. Tylko bo później, jak idziesz za bok domu, to nie jest wiem, tęcza. Ja nie wiem, czy wiesz, oglądał Alkohole, ale troistą tęczę to można właśnie albo za tą imprezą, albo po grzybkach ewentualnie. Nie wiem. No tu w każdym razie Bartek dla odmiany Prusak wymyka się z karczmy, a hrabia z Gerwazem przygotowują Szlachtę do zajazdu. A. Tak się kończy księga tam siódma. No, skubam. I teraz mamy którą księgę? Ósmą. Księga ósma. Zajazd. Tu by mi pasowała jakaś Telimena. Dawno nie było momentów. No żebyś trochę wiedział. Się No. Bo póki co mamy wieczór. W Soplicowie jest cisza, ale taka kurde trochę przed burzą. Coś gdzieś wisi w powietrzu, prawda? Żrandol. Też. I wszyscy, albo delikatny zacapek, wiesz. Wszyscy wychodzą zaczerpnąć wieczornego powietrza. To zacapek. Ale w sensie na fajeczkę wychodzą? Teoretycznie mogli, bo już palono w ten czas fajki. Tak. Ponoć Sobieski kopcił jak smok. Nie, ale nie, bo tu o fajeczkach Mickiewicz nic nie pisze. Nie. Odwyszli przed pałac, no. I tam sobie tak siedzą, tak sobie tam słuchają ptaków. No tak. Żab. Bo Netflixa wtedy nie mieli. No jeszcze nie. A wieczory z wódką każdemu się znudzą. Nie? Potem sobie siedzą, podziwiają sobie gwiazdy, oglądają niebo, patrzą na księżyc, pokazują sobie palcem, oto tam jest księżyc. I tak poważnie o suchym pysku to robię, może inną książkę czytamy w tym momencie. Nie, Tomek, oni siedzą bez alkoholu, bo oni czują, że zło nadciąga. Tak. I Wolski na ten czas, który gwiazd nie widział, bo mu się wzrok popsuł, ale pamiętał, gdzie jaka jest, on zaczyna opowiadać. O gwiazdach? A o Maryli Rodowicz też? Czy... No, mogło tak być. To o tej gwieździe, i w którymś momencie na niebie pokazuje się kometa, która, jak mówi Wolska, wróży w wojnę. To pewnie czytał Ogniem i Mieczem, bo tam też jest kometa. Jest, tak. Właśnie. No. Sienkiewicza trzeba zrobić. Słuchajcie, sprawdźcie, może już jest na kanale. Gdzieś u nas tu na tym. Tak. Potem Wojski znowu gaworzy, tym razem jakieś takie o rejtanie i tak dalej. I nagle się okazuje, że przyszedł ktoś do sędziego i zakończono szybko spotkanko. I Tadeusz zaczyna się plątać po dworze. Szuka okazji, jak nic. Może nie dopity był. Tylko 10 imprez było, nie? Ja myślę, że bardziej zanim to Telimena albo Zosia chodzą. A, że chciałby tam gdzieś którąś gdzieś tutaj. Że pończoszki, inne takie. I on w którymś momencie, Tadzik, chce zajść do sędziego, ale tam są zamknięte drzwi. Niemniej coś usłyszał, zagląda przez dziurkę od klucza, patrzy, a tam sędzia i ksiądz Robak klęczą na podłodze objęci, a Robak ręce sędziego całuje. Oho! Wiesz, że LGBT. I to na pełnej. Tu się nie ma co kryć, jesteśmy dorośli. Ale nie, bo tam ksiądz Robak przyznał się sędziemu, że jest jego bratem. Tutaj to wjechała z kolei wenezuelska telenowela. Przyznał się sędziemu, że jest jego bratem i ojcem Tadeusza. Co to jest wenezuelska telenowela? Jak mówiłeś, kurde, zaraz się okaże, że jest nieślubnym szwagrem Telimeny, której teściowa jest jego rodzoną ciocią. Czy coś takiego. Czekajcie. Rozrysujcie mi to właśnie, bym mógł prosić. No i co na to Tadek? Tadek to wszystko widzi,
Aha. Ale nie słyszę, bo oni są za daleko. Czyli myśli, że LGBT. Myśli, że se gadają. No i robak, a właściwie Jacek, mówi, że chciał być księdzem do końca życia, ale że teraz idzie ruchawka, powstanie, że musi się przyznać i że... Ty, a co? No ale sędzia Stoplica nie rozpoznał brata? No jakoś, kurde, nie wiem. No, za dużo imprez. No może. Ale czekaj, ale co biskup czy prowincjał zrobi, jak się okaże, że Bernarden ma syna? No właśnie. No. Będę księdzem, jak mój ojciec powie za chwilę, Tadek? Albo go przerzucą na inną parafię. No, coś może tak być. W każdym razie Jacek, robak, mówi, że rusza do Dobrzynia powstrzymać wybuch powstania i idzie. A po jego wyjściu do sędziego wbija Tadek i mówi, że kocha Zosię. Czyli jednak te pończoszki białe, te biusty tam zrobiły robotę. Tak czułem. Tak czułem. Ale, dodaje Tadeusz, z powodu popełnionych przez siebie błędów musi opuścić Soplicowo. Czyli jednak ostro nawywijał z Telimeną. A to może ciocia jest w ciąży? O. Jak w ciąży? Przecież dopiero co, że tak powiem, szerszenie miłości strzepną pyłek z rozkoszy z kwiecia jej szczęścia. A, przecież to 24 godziny nie minęły. To jakie w ciąży? W sumie fakt. Fakt. Może porozmawiaj o tym ze swoim terapeutą, co? Kto, ja? No. Nie, słuchaj, Tadeusz ma się pojedynkować z hrabią, bo oni się wyzwali na tej pamiętnej popijawie. No. A że na Litwie pojedynki są zakazane, to Tadeusz chce jechać do księstwa warszawskiego, bo tam się można łotać. I tam prosi sędziego, żeby przekazał, że będzie czekał na hrabiego. Roztropnie. Wychodzi od sędziego i wracając do swojego pokoju spotyka Telimenę. A się lampucera czaiła na naszego Tadzika. A się czaiła. Może tak, Tomek, może tak, może nie. Kobiet nie ogarniesz. Nie. No. Nie. I zaczyna mu ta Telimena czynić wyrzuty, że chce ją porzucić, że coś tam. Czyli jednak coś tam figo-fago wcześniej było. Musiały być amory. Ramdi-ramda. No. Czyż po wspólnym spacerze czy nawet po pokazywaniu sobie bioderek w krzaczorach by tak nie gadała. Czyli musiało coś być. No. I ona mówi, że ona chce wyjechać razem z nim. Jadę z tobą, Tadek, i rzuca mu się na szyję. Ale Tadek mówi, że hola, panie Hitler, tak nie można, że nie będzie się z nią żenił. Ale tam mówi ta Telimena, że ona podsłuchała, że on się kocha w Zosi. I że ją uwiódł, i że jest podły kłamca, i człowiek podły. Na co Tadzik mówi, nie uwierzycie. Tadzik mówi Telimenie, głupia. Aj, poszedł na wysokości lampeni, ostro. Nie bierze dzisiaj Tadeusz jeńcu. Nasz chłopak, w sumie. Mrówki z pępka wyciągać? Tak. Do ołtarza iść? Nie. I Tadeusz zostawia tę Telimenę i wybiega i biegnie nad staw. Super. Zawsze dobrze jest mieć jakiś staw, by nad niego pobiec. To jest konkretne, ważne. Albo jakieś oczko wodne w ogrodzie. Tak, coś takiego. Mówisz, przepraszam tutaj, baby, ale muszę lecieć nad staw. Tak i lecisz. I to jest rewelacja. Nie, to jest naprawdę. To jest odkrycie. No. Tadeusz biegnie nad staw, bo się boi, że Zosia zostanie żoną hrabiego i chce się utopić. Tadeusz czy Zosia? On się chce utopić, bo se tak wykoncypował w rozpaczy. No i jednak ma jakieś wyrzuty też gdzieś w tym swoim czystym serduszku, że troszeczkę tę ciocię Telimenę wykorzystał. Czysta Wenezuela. Kto z nas... Ale z drugiej strony, kto z nas nie wykorzystał nigdy jakiejś cioci? Tak. Prawda? Niech pierwszy rzuci w Tadeusza, nie wiem, biustonoszem. No. Prawda? Obcasem. Czy czymś. No. Wpada Tadeusz nad staw, a tam, uwaga, hrabia. Na czele zbrojnych przyjechał. Hrabia stoi i podziwia piękno okolicy. Kolejny na grzybach. No przecież mieli najechać na Soplicowo. A potem następuje opis dwóch stawów. I to jest bardzo ważne, żeby się w ten opis dwóch wstawów wczytać, bo to często pytają z tego. Że te stawy są jak para kochanków, jeden gładki, drugi taki... Panie Polonicki lubią pytać o te stawy. Dokładnie. Warto się przygotować i poczytać o stawach. Do stawach. I hrabia zobaczył tego tatka nagle i mówi, dobra, nie łapaj! O, żeż ty, fajnie. I złapali go i potem ciach lecą do dworu. Uwaga, oni lecą do dworu i tu wypada z dworu z kolei zaalarmowany sędzia w samych spodniach. Za nim słudzy. Obok stoi wojski, ale już z nożem. Tytułowy zajazd. Tak. No w Hollywoodzie by Adaś kariery nie zrobił, skoro zajazd jest dopiero w ósmej księdze. Tak. No. Dobra, to niech się leje krew. Dawaj. Bo stoi ten wojski z nożem. Z dworu wypada asesor i mówi...
Tak. Że carskim ukazem najazdy zabronione. Dobrze im powiedział. Ale dostaje płazem, szabelką, ciach od hrabiego. Jakim płazem? Żabą? No tak szable bokiem. Aha, tak, i pada zemdlony. Bałem, że żabę tam wziął. No. I jak pada zemdlony, to Zosia zaczyna wrzeszczeć. A ona jest w pończoszkach? Czy? Tego nie wiemy. No. A, nie wiadomo. Byłoby miło, gdyby była. No. Telimena. Podbiega do hrabiego, i mówi tak, najpierw nas musisz zamordować. Ale powiedziała. I woła i pada zemdlona. Ja cięż nie mogę. Ale hrabia ciach na kolanko zaczyna cucić. Jezus! Pani Telimeno woła. Usta w usta, tak? Pani Telimeno. To jest kuźwa jakiś cyr na kółkach, a nie zając. Tak. 8 ksiąg czekania i knucia, a tu taka kupa. No. Wszyscy padają, goście porządnego zajazdu nie potrafią zrobić. Słuchajcie, i hrabia ochłonął. No. Tak patrzy, mówi, coś źle się dzieje, nie? No. Ale nagle wpadają Dobrzyńscy z Gerwazym. Mm. I tu i macie zajazd. Mm. I w ogóle dawaj, wbijają gdzie mogą, plądrują wszystko, bo słudzy Soplice na ich widok uciekli. I wołają ci Dobrzyńscy, jeść i pić! Kto normalny, gdy robi porządny zajazd, woła takie rzeczy? No, oni tak wołali. A co z gwałtami, rabunkiem będą? Póki co Gerwazy łapie Protazego. Który był woźnym sądowym i każe mu podpisać papiery, że hrabia jest właścicielem zamku i dworu. Aha. Ale ten ucieka. Hrabia? Nie, ten Protazy. Tymczasem Dobrzyńscy zabijają całą trzodę, ptactwo oraz kury. W sensie kury to też ptactwo, ale te takie kury, śmieszne. Co to jest? Łotka Zosieńka bosokarmiła w koszulce? To wszystkie wybili, zamordowali. No, w mordę bezbronnych potomków dinozaurów. No. I wytoczyli beczki z piwnic. Przyszykowali ucztę i się popili. Jest impreza. Czemu mnie to nie dziwi? Gdyby to był XXI wiek, to jeszcze by zarąbali parę pralek. A i tak Adamkiewicz niedługo wytrzymał. Długo. Całą księgę bez popijawy, dopiero na sam koniec. Na sam koniec. Bo się skończyła i teraz jest księga dziewiąta. Mhm. Bitwa. Ale jak bitwa, jak przecież wszyscy popili, to jak bitwa? Nasi się popili. Aha. Wszyscy. Nawet Maciek Konewka. Aha. Dobrzyński, który miał najmocniejszą głowę na świecie, się popił i w teorii zawsze stawał na warcie. Wszyscy pili, bo wiedzieli, że Maciek będzie pilnował. Mocniejszą niż mój wujek Jurek, myślisz? Głowę? Mickiewicz pisze, że Konewka mógł wypić miodu 2 antały, nim mu się nogi zachwiały, ale myślę, że coś chrzani. A ile to jest antał? Bo widzisz, bo sprawdzałem. Antał to były 2 achtele, czyli 18 garnców. Z kolei garnec to są 4 litry. Czyli antał 18 razy 4. Jakieś 70 litrów. 70 litrów. I dwa razy po 70 litrów miał gościu wypić? 140 litrów? No mówię, że coś się musiało Mickiewiczowi, coś mu się poantało. Może też się sam popił, poantałowało, nie? Się. Albo był słaby z majcy. No. Mickiewicz, mogło tak być. W każdym razie, uwaga, Konewka też zasnął, bo się uwalił. I całe Soplicowo się budzi. Wszyscy na kacu. A który to już raz, przepraszam? Ale tym razem po raz pierwszy wszyscy są związani przez Rosjan, którzy nad ranem zajęli niebroniony dwór. Jezu, to jest właśnie to, o czym mówię. Przymkniesz na chwilę oko, a tu wszędzie ruskie. Tak. Świat się nie zmienia. Nie zmienia się. Ruskimi dowodzą niejaki kapitan Rykow i major Płód. Płód. I się jeszcze okazuje, że w ogóle zleciała się szlachta z okolicznych wiosek, ziomusie sędziego, na wieść, że krzywda, że będą się trzaskać. Więc się robi zgęstka. Albo usłyszeli, że jest picie z Afryko i przyszli. No, dlatego. Nie wiedzieli, że jest impreza. A jedynie wiedzieli, że są Dobrzyńscy, z którymi mieli na pieńku. Aha. I teraz tak, major każe ten płód, każe Dobrzyńskich wygonić na dwór, rozebrać i poprzywiązywać do kłód. Ale ziomusie sędziego to oglądają i jak zobaczyli sobie tych swoich wrogów, to myślą, nie, no tak się nie będziemy. Nie będzie nam Moskal naszego własnego osobistego wroga związywał. No, zdrowy, normalny odruch. Tak. My się sami... Zaciukamy się sami, tak. No. W tym czasie sędzia Soplica naciska na Płuta, żeby wypuścić szlachtę dobrzyńską, a Płut mówi, okej, ale za 1000 rubelków od głowy. O, w mordę, duża cena. Tak ich chciał, no. I tu wpada, słuchajcie, ksiądz Robak z kolegami. Są przebrani za chłopów. I wiodą wozy z jadłem i z napitkami. Tylko mi nie mów, że będzie kolejna popijawa, bo wyjdę ze studia. Mm. Ale popijawa, ale w dobrej intencji. Aha. Bo Robak zaprasza Rosjan na ucztę. Mm. To nie jest podejrzane w ogóle, że nagle wpada chłop z wozem wódki, mówi pijmy. No i Rosjanie zaczynają pić. No, ale to są ruskie, to wiesz. To... Podchmielony major Płód chce tańczyć mazurkę z Telimeną i łapie ją. I jak to zobaczył Tadzik, że on tam łapie cioteczkę, to strzelił go w pysk tego. Mój chłopa. Ja to... Od początku stawiałam na Tadzika. Nie będzie mu Moskal cioteczki obracał. No, ale zgadzam się. Gdzie ona jest? Kura na rożnie? Dokładnie. Mordy jeża. Robak zupełnym przypadkiem daje Tadzikowi pistolet do ręki i mówi pal.
No to Tadeusz wziął i strzelił do płuta, ale nie pospudłował. Spłutował. Nagle się okazało, że ksiądz Robak w międzyczasie upił strażę i Soplicowi uwolnili Dobrzyńskich, rozdali im broń i dawaj, i się znowu zaczyna. Ruchawka. Tak. Po to tu wszyscy przyszli, tak. A w tym są najlepsi. Tak. Są tacy, ja nie wiem, protokibole, no w końcu się można wyszaleć. Dobra, mówi, jak tam nasi, nie? Uwaga, zaczyna się ruchawka wszystkich ze wszystkimi. Nasi są na kacu, ale rządzą w okolicą. No. Ruscy są mocno podpici, bo ich upijał Robak, ale też dają radę. Mm. Tyle, że Ruscy to jest karne wojsko. To są takie doświadczone jegry. Mm. Tyle, że widzicie, trafili na mocnych rębajów. Mm. Na takich ówczesnych mistrzów ustawek. Ja mówię o tej szlachcie okolicznych. Takich kolesiowców z żylety. No. No, rozumiem, rozumiem. Czyli jest ostro. Jest ostro. To czemu tego się nie omawia na lekcjach polskiego, bo ja nie omawiałem. No właśnie, właśnie, dlaczego nie o tym, tylko jakieś takie, zawsze są takie słodko pierdzące bzdury o Zosi, o gąskach. Albo jakiś grządce, gdzie kapucha rośnie, tak. Nie? Czy coś takiego. Albo te stawy. No to, ale ja też nie wiem. Tu jest naprawdę, tu jest totalna ruchawka. No. To jest tak ostro, że myślę, że Wiedźmin Geralt z Rivii ledwo dałby radę. Okay. Mhm. Bo uwaga, wchodzą panowie scyzoryk, brzytwa, chrzciciel i kropidło. O, w mordę, jakie kombo. To jest połączenie kibole połączone z wołominem, nie? Ta. Ale tak, i oni tam odcinają Ruskim członki, szczęki, jelita, te wypadają na glebę. Tam są takie historie. Okay. No, to jest dobra książka. No tam jest, wiesz. Dopiero tego trzeba było czekać do 9 księgi, ale okej. W końcu myślisz, no wow. Niestety kapitan Ryków, ten Ruski taki, on zbiera wokół siebie pół batalionu i zaczyna ogarniać Ruskich. Ty, to on tam ma ze 200 chłopa z okładem, no. Nie? Jeszcze mogą Ruscy wygrać. Tak, tak, żebyś wiedział. I oni zaczynają regularnie i karnie strzelać. Choć, że są mocno pijani, to niecelnie. Ale natłukli tych naszych Polaków okrutnie tam. W otwartym polu z szablą do Moskala nie podejdziesz. Jest ciężko, tak. No. Możesz na chwilę przerwać? To pobiegnę na szybkie siku. Nie, Tomek, nie mogę, przepraszam cię. Nie, bo ruskie jegry przechodzą w tym momencie do ataku. I dają radę. Ja wytrzymam. Dają radę. Jednak w tym momencie wchodzi do gry Konewka. Ten, co może dużo wypić. On do tej pory nie walczył, bo on pisze Mickiewicz, znalazł spirytus i musiał zwalczyć kaca. To jest powoli powoli zaczyna pan Tadeusz przebijać Wenezuelę. W końcu się udało zwalczyć kaca. Aha. Bierze ziomusia takiego swojego jednego, biorą garłacze i pierdut w Rosjan. Garłacze to takie gołębie? Nie, to są takie strzelby z taką szeroką lufą, to kilkanaście pocisków strzela. Jednak Rusy się zebrali i zaczynają znowu ostro jechać. I przy jednej salwie Robak zasłania sobą hrabiego. No patrz, taki porządny człowiek. No. Dlatego na jego cześć nazwali wódkę Soplica, że się poświęcił. Bank poświęcił się, wziął za hrabiego, a niby wrogowie, zauważ, prawda? Mm-hmm. I teraz uwaga. Jedyny trzeźwy i nieskacowany gościu po stronie polskiej. Mm-hmm. Tadeusz. No, okay. No bo on wczoraj szukał wieczorem, szukał ciotki, nie? No. Nie. Bierze dubeltówkę, staje tam troszeczkę z boku i zaczyna strzelać do ruskich oficerów. Celnie. Roztropnie. Dlaczego on nie pił? Ty, no właśnie, bo no. Jak nie pije, to znaczy, że kierownik albo świnia, więc... No tak się mówi. No. Może no, znów coś z Telimeną działał. Nie wiadomo właśnie, no nie. Coś gdzie... Ale to jest luka. Teraz mądrze zadziałał. Major Płód nagle widzi, co się dzieje, że mu wybija tadzik oficerów. Widząc, co się dzieje, wyzywa tatka na pojedynek. Okej. Okay. I robi się zawieszenie broni. Ale do walki wysyła nie siebie, bo troszeczkę penia, tylko kapitana Rykowa. Mhm. No i w odpowiedzi, uwaga, zamiast tatka do walki staje hrabia, bo hrabia jest taka... Czy tylko ja mam wrażenie, że w tej księdze się więcej dzieje niż w poprzednich razem wziętych? Nie, bo tam chodzili, gadali, to już tak powiem, jakieś biusty na wierzch próbowali wyciągnąć, ale nie. Już się mają bić hrabia z Rykowem, ale uwaga, pada zdradziecki strzał i trafia Tadeusza. Zabili! Dobrze, że choć wódkę na jego cześć nazwali. Nie zaginie pamięć. Nie zaginie, nie, słuchajcie. Jak to zobaczyli nasi? No to uderzyli na Moskala. I Dobrzyńscy, i Soplicowie, w ogóle najlepsi kumple razem poszli, ręka. To tak jakby Legia z Wisłą poszła do walki. Jakby tak? Legia z Wisłą poszła jeszcze z Krakowią, to też by w ogóle. Mm-hmm. I dali radę, rozbili ruskich szyk. Zwłaszcza, że wojski zawalił na ruskich stojącą przypadkowo obok starą sernicę. Cześć, stare sernice. Stare sernice. Niech zawsze będą obok nas, cokolwiek to jest. Cokolwiek to jest. Słuchajcie, i w końcu żywy został tylko kapitan Ryków. A wszyscy inni poszli? Tak. W piach. Nie, no to... I temu się pozwolili poddać, bo uznali, że jest szlachetny. Major Płód udawał nieżywego w pokrzywach.
Ale nie miał gdzie? No, tak się położył, bo tam w końcu wyszedł, gdy opatrywano rannych. No to batalion Moskali chłopaki usiekli. To, tak. To jak kilka hajmarsów naraz. Dokładnie. No. Patrzcie, tyle się zmienia, nie? A nic się nie zmienia. Te. No. To ładna taka konstatacja na koniec tego odcinka streszczenia. Szukajcie kolejnej tutaj u nas na kanale. Jeszcze obiecaliśmy tip maturalny. Tak. Macie jakieś? Ja nie. Chyba, że... Ja to trzeba się skupić na problemie, jaki porusza dzieło. Tak. Jeżeli nie czytaliście albo nie chcecie czytać, tak. Istotnie, tak. To skupcie I nie znacie treści, ale znacie problem, to dacie radę. To opisujcie problem. Tak. Skupcie się na problemie. Na przykład stare sernice. Albo pijaństwo, nie? Tak, pijaństwo w Polsce. Nie znasz treści, ale możesz, nie? Że nie można tak pić, bo z tego są kłopoty, później trzeba iść na... sami wiecie, co macie robić, nie? Dobra. Tak, dziedzic Polski rozpija chłopa pańszczyźnianego. Dobre. Można... Skupcie się na problemie. Zawsze. Soplicą rozpija. Tak. Przejrzyjcie spis lektur szkolnych. I dowiedzcie się, która o jakim problemie mówi i zdacie każdą maturę. Tak. Bang. I w której jaka wódka jest? Żeby było. Nie ma we wszystkich wódek niestety. Nie, jak się wczytasz, to nawet między wierszami znajdziesz. Dzięki za dziś. Tomasz Albratowski, Jacek Tomkowicz i Przemysław o dżinsowych oczach. Otóż to, otóż oni.